Książę Harry i Meghan Markle, od kiedy opuścili Wielką Brytanię i zrezygnowali z pełnienia oficjalnych obowiązków królewskich, starali się odnaleźć swoje miejsce w zupełnie nowym środowisku w świecie amerykańskiego show, biznesu. Ich przeprowadzka miała na celu nie tylko zdobycie niezależności finansowej, ale też rozwinięcie własnych projektów zawodowych w Hollywood. Jednak, jak to często bywa, Rzeczywistość okazała się być znacznie bardziej skomplikowana, mimo początkowych planów i ambicji, Megan i Harry szybko zderzyli się z trudnościami przystosowania się do nowych realiów. Megan, znana z roli w serialu Suits, miała rzekomo plany powrotu do aktorstwa oraz aktywności w mediach społecznościowych, co było szeroko komentowane w mediach. Jednak te sensacyjne doniesienia nie znalazły ostatecznego potwierdzenia, a plany powrotu na ekrany nie zostały zrealizowane w oczekiwany sposób. Zamiast tego, Megan zdecydowała się podjąć kolejne wezwanie – założenie własnej firmy American Riviera Orchard. Bo tak nazwała swoje przedsięwzięcie, to firma, która zajmuje się produkcją i sprzedażą zastaw stołowych, obrusów, książek kucharskich oraz innych akcesoriów przydatnych w branży cateringowej. Decyzja o założeniu firmy, która skupia się na tak specyficznych produktach, była zaskoczeniem dla wielu. Wprowadzenie na rynek własnej marki to wyraz ambitnych dążeń Megan do stworzenia czegoś własnego, co pozwoli jej na niezależność nie tylko finansową, ale również zawodową, choć droga, którą wybrali Megan i Harry, okazała się być wyboista i pełna niespodziewanych przeszkód. Ich determinacja do wypracowania nowej tożsamości i miejsca na amerykańskim rynku pozostaje godna uwagi. Ostatecznie, założenie firmy Amerykanu Riviera Orchard może stanowić cenny krok w budowaniu ich nowej, niezależnej przyszłości. Próba wejścia Meghan Markle na rynek z nowym przedsięwzięciem biznesowym zakończyła się niestety początkową wpadką która szybko została zauważona i szeroko skomentowana przez media oraz środowisko hollywoodzkie. Wysyłka nieświeżych dżemów truskawkowych do Chris Jenner, jednej z najbardziej wpływowych postaci w amerykańskim show biznesie, nie była najlepszym startem dla marki Megan i przysporzyła jej więcej krytyki niż pochwał. Hollywood, mimo swojego pozornie bajkowego wizerunku, jest miejscem, gdzie sukces często jest wynikiem długiej i ciężkiej pracy. Anonimowy informator w rozmowie z Intouch stwierdził, że Hollywood może wydawać się zupełnie inne z zewnątrz, ale wszystkie prawdziwe gwiazdy bardzo ciężko pracowały na swój sukces. A ciężka praca to raczej nie jest konik Meghan Markle. Dodatkowo, komentarze że Megan od momentu ślubu z księciem Harrym uznała się za godną miejsca wśród gwiazd pierwszego szeregu, a teraz jest obiektem drwin, pokazują, jak trudne i nieprzewidywalne jest zdobywanie uznania w tak konkurencyjnym środowisku. Krytyka nie jest niczym nowym dla Megan i Harry'ego. Którzy od czasu opuszczenia rodziny królewskiej i przeprowadzki do USA wielokrotnie znajdowali się w centrum mediów z różnych przyczyn. Zmagają się z wyzwaniami związanymi z budowaniem nowej tożsamości i niezależności, co jest szczególnie trudne w świetle publicznego i mediowego zainteresowania. Pomimo trudnych początków i sceptycyzmu ze strony niektórych mediów oraz opinii publicznej, pozostaje pytanie. Czy Meghan Markle zdoła przekuć ten początkowy niepowodzenie w długoterminowy sukces? Historia pokazała, że zarówno ona, jak i książę Harry nie obawiają się podejmować ryzyka i próbować nowych rzeczy, nawet jeśli droga do sukcesu jest wyboista. Czas pokaże, czy ich determinacja i praca zaowocują zmianą percepcji i osiągnięciem sukcesu w biznesie, który zdecydowali się prowadzić.